Cześć, jesteśmy właśnie w Ikei. Dawno tu nie byliśmy, ale zaplanowaliśmy kilka rzeczy i chcemy sobie posprawdzać. Znaczy, to nie są jeszcze zmiany, które będziemy wprowadzać teraz, bo jeszcze trochę czasu upłynie, ale chcielibyśmy sobie posprawdzać, co w ogóle jest dostępne, co możemy pokombinować. A ja mam na myśli oczywiście moją super spiżarkę, która jest niepraktyczna, nie jestem zadowolona i chciałabym tam trochę pozmieniać, trochę ją odświeżyć. Ale zobaczymy, co nam tutaj zaproponuje IKEA. Przeglądałam na stronach, ale powiem wam, że to nie jest to. Wolałam przyjechać i osobiście sobie sprawdzić, co mają. Dzień dobry, zaraz już gotujemy, tylko wymyję ręce. A musiałam zapłacić rachunek za wodę? Jesteśmy na dziale właśnie z różnymi regałami. My mamy coś takiego, ale to nie do końca się sprawdziło nam w spiżarce. No, może wcześniej tak, ale trochę rzeczy przybyło i niestety teraz się nie sprawdza. To jest dość fajne, bo jest tutaj dość głębokie, więc dużo rzeczy można poukładać. Zastanawiałam się też nad takim rozwiązaniem, ale to mi tak trochę przypomina takie robotnicze, patrzcie, robotnicze szafki. Nie. Co? A, to na pewno muszę kupić. Na mleko. Na wina. Na wina. Na mleko migdałowe. To jest coś takiego. Też spoko, tylko że... No nie, jakbym już szła w biel, to bym poszła w biel z czymś takim. To i ewentualnie o. Coś takiego jeszcze, takie kosze na przykład na różne jakieś... Na jakieś suche produkty. Czyli na przykład to i to. Albo dwa takie i to w rogu. Bo wtedy wszystkie te wkrętarki, twoje sprzęty idą out. Albo coś takiego do ściany zamontować. Nad tym też myślałam. Patrz. Do ściany to przywiercić, a regał dać na przykład z boku jeden. I wszystkie te suche produkty, które mamy, wszystko tu pochować. I na przykład na dole możesz sobie warzywa przechowywać. I ile miejsca więcej nam się robi? Czy podoba ci się mój pomysł? Na razie go przerabiam. Dobrze. A tu jeszcze coś takiego jest, patrz. O, widzisz? Albo coś takiego domu, patrz. To też montujesz do ściany, to, to i obok tego na przykład cztery takie koszyki. I na tym by można było mikrofale postawić. O, cicho, cicho, jak robisz zdjęcia, to już jest dobry znak, dobry znak. Nie myślisz? To bym kupiła na mąkę, jak będę piekła torty i makaroniki, patrz, ile mąki by tu weszło. I jeszcze ten to sobie kupię, bo jestem niestety metr 50 kapelusz, żeby fasol, nie, czekaj, nie fasole, tu jest groch, groch łyskany dostać. No. A ciastka, bo Dominik strasznie ostatnio wsuwa wszystko, co pokryte jest cukrem, to by były tam, tam wysoko na górze. Nie, to nie, to mi się nie podoba, nie chcę. Nie, poszłabym w takie systemy, do spiżarki. Takie coś jakbym sobie zamocowała. Patrz, wszystkie produkty do pieczenia bym sobie tu przyczepiła. Ale patrz, jakie to są malutkie pojemniczki. Ale ja mówię o na przykład czymś takim, o haczykach. A, to się tak wysuwa. No, fajne? Fajne. Nie wiem. Porób zdjęcia, żebyśmy sobie mogli potem wymierzyć i posprawdzać. Bardzo fajny system. Świetny do spiżarki. Powiem wam, że nawet lepszy niż ta, moim zdaniem, niż ten regał biały. Bo te kosze sobie też mogę zamontować. O, na tej zasadzie. A te kosze, tylko inną konstrukcję. Słuchajcie, chyba tą tutaj, o tą. Takie kosze mamy w szafie. Są świetne. Mimo, że szafa nie jest z Ikei, bo szafa była robiona na wymiar. Fajne, to mi się podoba. A tą szafkę na buty ma moja siostra. I ona mi się już jakiś czas temu podobała. I powiem wam szczerze, że zastanawiam się, czy by jej nie kupić i nie zamontować jej właśnie pod wieszakiem u nas. Dominik właśnie robi zdjęcia, pykamy sobie zdjęcia i w domu sobie wszystko posprawdzamy, bo my... Jest takie, że my mamy tą listwę przypodłogową i nie wiem, jak ona jest wysoka. Ale wiesz co, nie wiem, czy te, tych, te nogi można wymontować, bo u Anki tych nóg nie ma, u Anki jest tylko szafka, tyle. Przymocowana do ściany. Powiem wam tak, mi brakuje maty antypoślizgowej do szafki, a Dominikowi brakuje kufla zapasowego, bo jak jest w zmywance, to
A to jest mój ulubiony. Bo on jak idzie spać, to pije, jak wstaje, też pije, więc słuchajcie, kubek, nie kubek, tego kubel jest cały czas brudny. Ale powiem ci, że co ten kufel kosztuje, ryka tylko? To weź za cały karton. Nie. Dwa A to nie, 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 to jeden ci wystarczy. Idziemy. Ale już mam jeden. O matko, zobaczcie. Kotek się Wikei zgubił. Muszę go postawić tu bliżej. Oj, gdzie lecisz, kiciusiu? Kto cię tak porzucił? Wróciliśmy właśnie do domu. Wstąpiliśmy jeszcze do Tesco, zrobiliśmy zakupy, bo jutro będę testowała nowy przepis. Będzie to filet z kurczaka, rolatka, w środku farsz, marchewka, plus por, duszone na dużej ilości masełka, to wszystko zwinięte, włożone do naczynia żaroodpornego. Kolego, ty nie będziesz ze mną pił, ja nie potrzebuję kumpla do picia. Wszystko to włożone do naczynia żaroodpornego i posmarowane majonezem i wypiekane przez około 45 albo 50 minut. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Ostatnio dużo różnych przepisów testuję, więc mogłoby się coś pomylić. Ale jak będę jutro nagrywała film, a duże prawdopodobieństwo jest, że tak będzie, to Wam ten przepis pokażę, bo jestem bardzo ciekawa. Jak oglądałam TikToka z tym nagraniem, to powiem Wam, że od razu się zrobiłam głodna. Ale zanim przejdę do obowiązków domowych, czyli pranie, bo pościel kupiona trzeba wyprać, żeby przebrać na świeżą, układanie tutaj zakupów, to stwierdziłam, że muszę się napić nalewki. Kwaśna, ale dobra. Żeby się nakręcić i to wszystko ogarnąć do 22. A tak poważnie, to nie nalewka, tylko to jest Duo Life i jest to keratyna, którą właśnie zamówiłam, ponieważ strasznie... Co tam masz, młoda? Ponieważ strasznie wypadają mi włosy, a to wszystko spowodowała operacja, zabieg, dodatkowo jeszcze anemia dość zaawansowana. Oczywiście już jest lepiej, ale jednak no, muszę te włosy wzmocnić, a keratynę tą w płynie polecił mi Konrad, więc kupiłam z jego polecenia, czytałam też dużo opinii i naprawdę te produkty są polecane, więc no kwaśne, ale dobre. Dobre, dobra nalewka. Dla zdrowia. Dla zdrowia moich włosów. Tylko chwilę mnie nie było i proszę bardzo, co się dzieje? Akcja, torba papierowa, chcę do niej wejść, tam nie ma miejsca. Włączam wsteczny, wycofuję, ale młody może nie odpuścić i będzie za wszelką cenę chciał tam do tej torby wejść. Poczekaj, zaraz dam ci torbę. Odejdź. Więc tak, co kupiliśmy? W Ikei powiem Wam, że jednak nie wzięłam tej maty antypoślizgowej. Stwierdziłam, że na razie ona nie będzie mi potrzebna, a nie będę robiła sobie dodatkowych rzeczy. Rolki to jest coś, co... Nie, Blu, bo tam jest pościel, za chwilę tam pójdziesz. A rolki to jest coś, co naprawdę zużywam na bieżąco, więc wzięłam sobie zapas. Ja kilka razy dziennie rolkuję nasze łóżko, Weroniki łóżko, dodatkowo poduszki, poszwę, jak zaścielam, ponieważ no, z nami śpią koty, Blu śpi z nami przede wszystkim on, bo Lili to w większości śpi na łóżku, jak już jest zaścielone. Tak samo jej posłanie rolkuje. Dobra, więc tak, kupiliśmy zapas rolek. Ile tu Dominik wziął? 6 opakowań, więc na najbliższy jakiś tam czas wystarczy nam. Poza tym Dominik, jak ma ciemną bluzę czy ciemne spodnie, to też codziennie musi rolkować, bo wystarczy tylko młody się do niego przyklei i od razu jest cały w sierści. Kufel był pragniony, ulubiony, ja sobie wzięłam pojemniczek, do którego wlewa się wodę i zrasza się rośliny zielone. Nie wiem, czy ona jakąś ma nazwę, czy nie. Nie patrzyłam, w każdym razie fajniutki, malutki, taki mi akurat wystarczy. To jest Ikea, zarobiste zakupy. Ale słuchajcie, dużo rzeczy żeśmy zaplanowali, co musimy kupić, ale to nie teraz. Teraz to po prostu dzieje się całkiem co innego. Teraz to jest inna bajka. Ale do tego na pewno jeszcze wrócimy za jakiś czas. Co kupiłam? Kupiłam małe ręczniczki w kolorze ciemnoszarym do rąk. Ja taki ręczniczek zmieniam codziennie. Mam 3, ale słuchajcie, to jest za mało, bo jak gdzieś się nazbiera więcej prania, poza tym ja takie ręczniczki lubię sobie wyprasowane wieszać na haczyku. Nie lubię takich niewyprasowanych, zmiętolonych. Zawsze musi być wyprasowany. No i mówię, jak codziennie zmieniam, no to muszę naprawdę często prać, żeby mieć na tyle, więc kupiłam takie malutkie ręczniczki. Dodatkowo kupiłam, słuchajcie, to jest chyba ręcznik, bo to było na dziale łazienka, ale ja pomyślałam, że to będzie fajna sprawa jako ścierka kuchenna. To wcale nie jest takie mięsiste jak ręcznik, oczywiście porównując do na przykład ręcznika, bo zobaczcie, dla mnie to jest bardziej taka ściereczka kuchenna. O, tutaj mam na przykład dwie takie ciemno-szare.
więc pomyślałam, że to będzie fajna sprawa. Dużo ścierek mi się poniszczyło w tym okresie świątecznym, wiecie, przygotowania, gotowanie, pieczenie, potem Wigilia, no te ścierki się poplamiły i niestety nie wszystkie mi się doprały, dlatego część ścierek moich powędrowała jako szmatki do sprzątania, a potrzebowałam właśnie nowych ścierek. Niestety moich ulubionych ścierek z IKEA nie ma, one już się chyba nie pojawią, nie, że zostaje wyprzedane, ale od pewnego czasu ich szukałam i za każdym razem jak jestem, to czy wchodzę na stronę, to ich nie ma, one się nie pojawiają. I kupiłam suszarkę do naczyń czarną, dlatego że nasza szara była tragiczna. To była zła decyzja, że ją w ogóle zakupiłam, dlatego że zniszczyłam na niej, a zniszczyłam, rozbiły się po prostu trzy talerze. Nie trzymała talerzy, wystarczyło tylko coś położyć albo delikatnie nią trącić, to te talerze spadały, aż nastał taki dzień, że te trzy talerze porcelanowe, więc wyobrażacie sobie, że nie były tanie, po prostu się rozbiły i stwierdziłam, że jak tylko spotkam coś innego, to na pewno tą suszarkę muszę wymienić. Tamta suszarka była kupiona w sklepie Range i tutaj kot z Nexta, w Nexcie sprzedają koty. I tutaj pierwsza zmiana pościeli, która zaraz powędruje do pralki, to jest właśnie ta pościel świąteczna z Nexta, Christmas Party, Glow in the Dark. A ona świeci w ciemności, powiem wam, ona jest taka milutka, no jest jak kocyk z Home Menu, naprawdę. Prześwietna, dodatkowo ma tutaj jeszcze taki pokrowiec, ten pokrowiec na pewno zostawię, bo jego to można nawet na taką malutką podusię założyć, takiego małego Jasia. Tu jest właśnie pościel, już zaraz ją wyjmiemy, bo ona tak, ona od zewnętrznej strony jest jak kocyk, a z drugiej strony jest chyba zwykła bawełna, tak mi się wydaje, sugerując się oczywiście... Czekajcie, nie wiem, czy sobie tak poradzę jedną ręką. Sugerując się opakowaniem. Tak, ona tutaj jest bawełniana, a tu jest taka Milusia. Super, bardzo fajna. Wiem. Już nie ma świąt, już po świętach, ale to nieważne. Pościel będzie na przyszły rok, bo jest naprawdę fajna, a wiem, że moja Werusia uwielbia wszystko, co jest takie milutkie i mięciusie. A zresztą już widziała i się bardzo ucieszyła, mówi, że pościel jest świetna.